Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii zawodników około 1700 rankingu liczesowego. Jest to partia właśnie tutaj moich widzów, którzy biorą udział w turnieju w Bundeslidze we czwartki i w niedzielę. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w takim turnieju, wystarczy dołączyć do klubu na liczesie Pan Szakuś Klub. Zapraszam serdecznie, różne tempo, można sobie fajnie... Tutaj drużynowo rozgrywać te zawody. A przy okazji, zapraszam serdecznie. Przypominam o symultanie szachowej na 100 szachownicach 25 września. Wszystkie szczegóły i zapisy są będą pod tym filmem w komentarzu. Liczba miejsc, miejsc ograniczona. Robimy to charytatywnie również w fajnym celu. Zapraszam serdecznie i przechodź, przechodzimy teraz do przechodzimy przechodźmy do tej analizy. Zawodników, którzy mają około ranking 1700. No i powiem szczerze, partia ciekawa ze względu na dużą ilość taktyki, ciekawych motywów. Myślę, że dużej liczbie osób może taka analiza pomóc. Może nie jednorazowo, ale zawsze jakaś cegiełka do tego naszego poziomu może wzrosnąć. I jedziemy. Białe zagrały c4, posunięcie e5, czyli widzimy, partia angielska nam się tutaj już klaruje, no ale białe zagrały e3, a to jest tylko kwestia y, może nieznajomości debiutu. Nie jest to, oczywiście to zły ruch, absolutnie nie. Tylko można grać normalnie skoczkiem na C3 od razu. Po skoczku na C6, no właśnie, białe decydują się na taki ruch D4. Troszkę nietypowo to wygląda. Nie jest to groźne dla czarnych, właśnie wręcz przeciwnie. To czarne tutaj mogą dostać dobrą pozycję. No i po tym posunięciu, znaczy jak inaczej grać, bo. Generalnie tutaj skoczek na C3, można skoczek F3, wyprowadzić gońca i dopiero potem próbować grać na przykład pionkiem na D4. No ale białe zagrały od razu. No i po wybiciu na D4, co jest ruchem dobrym, pionek wybił i D5. Bardzo dobra reakcja czarnych. Muszę przyznać, że ten ruch zrobił na mnie dobre wrażenie, bo zawodnicy na tym elo, powiedzmy, liczesowym nie zawsze takie ruchy wykonują. O co chodzi? To jest taka prowokacja do wybicia, żeby wybił hetman, i zostaje izolowany pionek to jest dobry pomysł, ten goniec też ma ojej, tak nie chodzi też ma świetną tutaj swobodę i dobrze może grać, no i teraz białe zagrały dobrze, skoczek na F3 skoczek F6 no i niestety tutaj mój widz grający białymi zagrał gońcem na D3, to znaczy niestety nie są to katastrofalne błędy, absolutnie, ale to daje dużo możliwości dobrym, dobrych czarnym. Z tego względu, że na przykład można zagrać gońcem na G4, skoczek już tu fajnie podpiera tego pionka i rozwój figur jest bardzo... Prosty, banalny wręcz. No ale koniec deszcz to taka strata tempa, bo tutaj można wybić i tak w partii poszło. Ale jak jeszcze inaczej można było zareagować? Można przede wszystkim było zagrać najpierw skoczkiem. Skoczki wychodzą, bo one mają mały zasięg, więc wyprowadźmy je jak, jak najszybciej. Na przykład po gońcu E7. Można by było wybić tutaj na D5 i skoczek wybija na D5 i goniec D3. Z izolowanym pionem gramy, ale to już jest taka fajna pozycja, taka typowa, nawet tak troszkę mi się kojarzy z Wasylijem smysłowem. Wasilii chyba się nazywał. ja ich Wasilii Smysłow. w każdym razie siódmy mistrz świata. Świetny zawodnik, który potrafił grać dobrze figurami i tego typu struktury, tego typu pozycje często też uzyskiwał, podobne zresztą. Więc można by było od niego zaczerpnąć trochę wiedzy. No, ale w partii poszło inaczej. Goniec D3. No to tutaj bezlitośnie czarne wybiły na C4, goniec wybił na C4. No i właśnie, czarne popełniają teraz było. No ale grają goniec e6. Jakie tutaj jest myślenie właśnie tego zawodnika grającego czarnymi? Prawdopodobnie on się bał jakiegoś tutaj nacisku na f7. Pozory, moi drodzy, nie ma się czego bać. Należało grać na przykład Goniec D6 z próbą zrobienia roszady. Prosta sprawa. Ten goniec jeszcze fajnie blokuje tego pionka. Tu się wszystko trzyma, a na przykład po takim ruchu D5 skoczkiem sobie e, idziemy na E7 i na fajną placówkę możemy wskoczyć, albo na F5. Dużo dobrych możliwości się pojawia, a takiego ruchu się w ogóle nie boimy, bo Hetman E7. Gramy bez Hetmanów po wymianie, świetna, świetna końcówka dla czarnych z izolowanym pionem. I ustawić się wystarczy ciężkimi figurami i tego piona próbować atakować. No ale poszło inaczej. Goniec zagrał na E6, tutaj mój widz zbił od razu na E6, pionek zbił na E6 i to jest dobry układ już dla białych, bo tu jest słabość. Jak należy zagrać? No, należałoby prawdopodobnie zagrać Hetman na B3, można by było zagrać skoczek C3, ale Hetman B3 ciekawie wygląda, bo od razu atakuje tutaj, atakuje tutaj. Tylko w dzisiejszych szachach, że tak się wyrażę, rozwój jest przede wszystkim ważny i też dobre zagranie. Roszada, bardzo ładnie. Goniec D6. pianki nam nie ucieknął. Wieża E1, bardzo dobry ruch. Chociaż Hetman B3 teraz po roszadzie może, może wydawać się trochę lepszy. Ale to są takie małe szczegóły. Szczególiki. E, moi drodzy, powieża E1. Roszada ze strony czarnych. No, właśnie nie rozumiem tego ruchu, bo tu jest. Yy... Do wzięcia pionek. Partia też była tempem grana dosyć szybkim, więc prawdopodobnie te błędy tutaj się pojawiają. No, Hetman D7 po prostu bronimy i tyle, nawet długą, długą roszadę można kombinować. Roszada tutaj wykonana przez czarne, wieża wzięła pionka Hetman D7 i Hetman B3. No, z jednej strony mi się ten ruch bardzo podoba, z drugiej strony on jest nie do końca dobry, ale tutaj trzeba dobrze zareagować czarnymi. Wygląda to świetnie, bo tutaj z odsłony wie, że jak wejdzie, może atakować króla albo wie, że E7. E, imponująco groźna sytuacja. Okej, okay. jak należy grać? No przede wszystkim tutaj odejście królem i jest po problemach, ale lepszym zagraniem byłoby na przykład skoczek A5. Z tego względu, że Hetman nie ma jak tutaj być na tej diagonali i bronić wieży, no więc musiałby na pewno uciec powiedzmy na pole, E6, na pole E3, co jest raczej nieuniknione. I tutaj mógłby nastąpić bardzo ciekawy ruch, mianowicie goniec F4, ale to są taktyki oczywiście, które trzeba zauważać. Chodzi o odciągnięcie Hetmana, bo jak Hetman zbija, to Hetman zbija wieżę. A jak na przykład Hetman E1, to goniec bije na C1. No i przypuszczam, że tu białe miałyby już problemy. Aczkolwiek po wybiciu wiadomo, że tutaj tracimy wieżę. Ale jest taki ciekawy ruch wieża E2, który broni pionka. A zobaczcie, że tu jeszcze przy okazji Hetman atakuje skoczka. Lecz ta pozycja po tym ruchu, e, no dla czarnych, myślę, że jest mimo wszystko przyjemna. Pion więcej, e, jak dobrze patrzę. Nie, 2, 4, 2, 4 5. Nie, nie ma piona więcej, sorry, e, jest porówno, lecz izolowany pionek. Cały czas powtarzam, izolowany pionek to może być słabością. Koło remisu, ale myślę, że przyjemniej czarnymi. Dobra, zobaczmy jak było w partii. Po Hetman B3, Hetman zagrał na F7. No i to jest takie trochę niedokładne posunięcie. E, tutaj należałoby zagrać przede wszystkim skoczkiem na G5. To się narzuca wręcz. E, to znaczy tak... E, Trzeba uważać na taktykę, bo taki ruch e, wiadomo, że e, istnieje, bo jakby z rozpędu Hetman zagrał na G6, a przypuszczam, że tak mogłoby się zadziać, no to bierze F6 i wygrywamy. Tylko że na tym poziomie to jest prawdopodobna wersja, ale tu jeszcze wchodzi niebezpieczny skoczek D4. Bardzo dużo taktyki w każdym razie, wniosek jest prosty. E, robić trzeba bardzo dużo taktyki, szachy to ponad 90% taktyki tak naprawdę. E, I na wyższym poziomie ta taktyka jest trudniejsza. A na niższym poziomie na prostej taktyce możemy wiele partii wygrać. Przejdźmy dalej do pozycji, gdyż po Hetman F7 wieża wróciła na E1 i tu po zwykłej wymianie Hetmanów wieża zagrała na E8. No i okazuje się, że tutaj, no powiedzmy tak, no. Koło równości, tak naprawdę, pozycja, ale czarne nie mają żadnych problemów. Ta struktura pionków mi się bardzo nie podoba. Znaczy, tutaj jest pionek więcej u białych, ale mimo wszystko e, wolałbym chyba grać to kolorem czarnym. E, tutaj wieża od razu wybiła, no to też mnie zastanawia, bo jak jest wybicie, to trzeba od razu wybijać. Niekoniecznie, no ale tu się zresztą nic nie dzieje. I teraz, właśnie, teraz białe popełniają poważny błąd. Jest to skoczek C3. Dlaczego poważne? Tutaj zapraszam do samodzielnego wykonania posunięcia czarnymi. Jest to błąd taktyczny. Z, tej, z tego tytułu można zagrać w tym momencie. Uwaga, skoczek d4. No i po tym posunięciu, jak skoczek się rozpędzi, to jest mat na e1. No i widzimy, że taktyka prosta. Odbiliśmy piona z atakiem, z atakiem. W pozycjach białych teraz byłaby bardzo ciężka. No, lecimy dalej. Po skoczek C3 jednak czarne zagrały A6. Nie widziały tej taktyki, wiadomo. No, ale ten ruch też jest zrozumiały. Ta wieża już nie ma tutaj jakiejś opcji zahaczenia się na piona. Po tym posunięciu, goniec zagrał na G5 i teraz ruch już jest w miarę w porządku, no bo zbić na D4 nie można, bo wieża broni jedynki. Teraz skoczek zagrał na e 4 Tak naprawdę. Nie jest to y, posunięcie takie, no nie jest to błędem. Znowu y, powtarzam, to tak strasznie ciężko y, do końca powiedzieć, co jest dobre, co nie, y, bo to jest kwestia planu. W każdym razie teraz nie ma grubych błędów. Chodzi o to, że tutaj możemy zagrać np. wieża E1 i ten skoczek musiałby się wrócić e, i np. król F1. I białe grają końcówkę z pionem więcej, bo jeszcze po wymianie wież można by próbować dociskać. No ale e, poszło inaczej. E, tutaj skoczek wybił na E4, wieża wybiła na E4 i koniec E3. Uzasadnione posunięcie, wzmocnienie, obrona. Punktu D4. Skoczek zagrał na B4. No i teraz Skoczek D2. I ten ruch mi się bardzo podoba. Mimo wszystko, chociaż można by było spróbować wprowadzić, wie wprowadzić wieżę. Ja sobie zdaję sprawę, że zawsze jest jakieś ale pozycji, zawsze szukamy jakiejś dobrej opcji, no ale ten ruch sprowokował czarnego do zagrania wieża H4, poniekąd sprowokował, nie jest to dobre posunięcie tu przede wszystkim trzeba iść wieżą na 8 czarnymi i mamy wieżę aktywną a wieża H4 ym, jest to posunięcie które bezpośrednio, jednorazowo atakuje pionka, co jest bez sensu zawsze skoczek może wrócić i to obronić no ale białe zagrały H3 no, i okej, okay, zagrały H3 i gramy dalej. E, po skoczku D3 e, wieża zagrała na B1, aby bronić piona. No, cóż więcej mogę powiedzieć? Można byłoby tutaj zagrać na taką ciekawą pułapkę i nie bronić tego piona B2, tylko zagrać trochę inaczej. Również zachęcam do zatrzymania materiału i spróbowania swoich sił. Otóż w tej sytuacji można by było na przykład król F1 zagrać. Jeżeli czarne by się pokusiły o pionka, to król E2. I pytanie. Gdzie ma teraz uciekać skoczek? No, nigdzie. Wieża A2 i skoczka za chwilę bierzemy. Byłoby fajnie. No, taka fajna pajęczynka, można powiedzieć. Powierzy B1, jednak tutaj goniec zagrał na F4 i goniec zbił na F4. Nie podoba mi się bicie tutaj gońca. Absolutnie. Tutaj, Król F1, i do skoczka chcemy się dostawać z tempem. A po wybiciu e, gońcem na E3 wybijamy pionkiem, i e, struktura tutaj, no izolowany pionek już nie staje się izolowanym pionkiem. Jednak po wybiciu skoczek wybił. No i skoczek zagrał na F3. E, tutaj na przykład G3. Mm, teoretycznie jest to dobre posunięcie, lecz nie wygrywamy figury, żeby to było jasne, bo skoczek wybija król G2. Tu jeszcze są fajne opcje bicia skoczka, ale skoczek na e, F3, wieża D3 tam są takie tasiemce. Ale myślę, że każdy z nas zagrałby takie posunięcia. tutaj po e, wieżach H1 e, robią się problemy z tego względu, że skoczek G5 można by bić wieżę i struktura pionów słaba. Końcówka skoczkowa lepsza zdecydowanie. Więc e, no, zagrały białe inaczej. Skoczek na F3 e, i teraz, e, no teraz niezrozumiałe e, posunięcie ze strony czarnych, może zaćmienie czy coś, bo tu wystarczyło odejść wieżą delikatnie na. H5 i wszystko tu wygrało a skoczek wybił no nie wiem, poświęcenie przeoczenie, ciężko stwierdzić wybicie nastąpiło, wybicie król G2 wieża H6, wieża C1 na pionka, poszło C6 wieża E1, tu jakiś niewinny szach, król F1, no i król F7, to już jest błąd po którym skoczek zagrywa na E5, robi widełki i w tym momencie białe wygrały partię Myślę, że taka analiza może coś tutaj wnieść dobrego w grze osób o podobnym rankingu. A tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.